Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w czwartej części mojego vloga Podróże z chórem oczami dyrygenta. Dziś zapraszam Was w podróż do Wiednia. Pamiętam, że kiedy wrzucałam zdjęcia z tego wyjazdu na swojego Facebooka, to album nosił tytuł Spacer po wiedeńsku. I w ten sposób chciałam nawiązać do przepysznego sernika po wiedeńsku, który jest wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, cudowny, taki właśnie jak Wiedeń. Pamiętam, że rozpoczęliśmy naszą podróż od zwiedzania pałacu Schönbrunn, gdzie no, w niebywale cudownych pałacowych przestrzeniach legła w gruzach moja legenda na temat księżniczki Sisi, czyli cesarzowej Elżbiety. Przyznam się bez bicia, że ja nigdy jakoś nie zagłębiałam się w historię księżniczki Sisi. Po prostu oglądałam przez wiele miesięcy bajkę wraz z moją córką, która wtedy uwielbiała faktycznie tą bajeczkę. I w tej bajce życie księżniczki Sisi przedstawione było jako taka cudowna sielanka, taka trochę historia kopciuszka. A w tym pałacu właśnie dowiedziałam się, że wszystko to było nie tak, że księżniczka Sisi była bardzo nieszczęśliwa, wydana za mąż w wieku 16 lat, a potem, kiedy rodziła kolejne dzieci, odbierano jej te dzieci, ponieważ uważano, że nie jest jeszcze dojrzała na tyle, żeby je wychować. Wiecznie samotna, przesadnie skupiona na swoim wyglądzie, prawdopodobnie chorująca na anoreksję i tak dalej, i tak dalej. Więc pamiętam, że był to dla mnie taki spory szok i oczywiście zagłębiłam się później już w historię i poczytałam sobie troszkę faktów na temat tejże postaci. Kiedy zwiedziliśmy pałac, mieliśmy jeszcze okazję do pospacerowania sobie w cudownych pałacowych labiryntach z żywopłotu. To były dość wysokie labirynty i pamiętam, że na początku miałam taki troszkę dylemat, czy w ogóle powinniśmy wchodzić w ten labirynt, bo gdzieś oczywiście wizja Harry'ego Pottera czy labiryntu z filmu Lśnienie, gdzie wejście w taki labirynt wcale nie oznaczało szybkiego wyjścia z niego. Też wywoływało we mnie takie troszkę obawy, czy wraz z chórzystami powinniśmy się zagłębiać w te zielone, cudowne korytarze. Ale szybko okazało się, że tam co jakiś czas stały takie wieżyczki, z których można było udzielać informacji i wskazówek osobom, które ewentualnie by się gdzieś w tych labiryntach pogubiły. No i oczywiście faktycznie tak było, że kilkoro chórzystów, którzy jako pierwsi dotarli do tych wieżyczek, później pomagali z góry, mnie również, nawiasem mówiąc, podając wskazówki, gdzie pójść, w którą stronę, żeby z tego labiryntu można było się bezpiecznie wydostać. Labirynt był cudowny i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, był praktycznie cały dla nas, tam nie było właściwie innych osób zwiedzających wtedy, więc mieliśmy naprawdę super frajdę z tego. Jeszcze jedna rzecz, pamiętam, że wtedy stanęliśmy na takich fajnych schodach przy pałacu i zaśpiewaliśmy sobie na otwartej przestrzeni. Ja uwielbiam takie spontaniczne występy, takie niezaplanowane, takie dla wszystkich, którzy gdzieś znaleźli się w okolicy. Chórzyści na szczęście dają się wciągnąć, może nie wszyscy są zachwyceni, ale dają się wciągnąć w te przypadkowe koncerty. I ostatecznie, kiedy później dostają owacje od osób przypadkowo koło nas przechodzących, to oczywiście uznają, że tak, to był fajny pomysł i że fajnie, że tak się udało nam wystąpić. Więc tam właśnie przy pałacu Schönbrunn oczywiście również zaśpiewaliśmy dla przypadkowych przechodniów. Przy tym pałacu był też świetny plac zabaw, taki troszkę inny niż nasze w Polsce. I pamiętam, że ci najmłodsi chórzyści mieli z tego super frajdę i tam przez chwilę zatrzymaliśmy się właśnie, żeby najmłodsi mogli się na tym placu zabaw wyszaleć. Kolejnym punktem naszego pobytu w Wiedniu było zwiedzanie Domu Muzyki, Domu Mozarta. I powiem Wam szczerze, że wszyscy, którzy macie kontakt z muzyką, czy zawodowo, czy po prostu lubicie muzykę, powinniście to miejsce odwiedzić. To było takie miejsce, jest takie miejsce, gdzie
muzyka jest po prostu na wyciągnięcie ręki na każdej możliwej przestrzeni tego budynku. Fantastyczne schody, gdzie każdy stopień kolejny to był dźwięk, więc wbiegając po schodach można było zagrać gamę, tym właśnie bieganiem. Zbiegając w dół można było zagrać gamę w dół. Świetne, świetne doświadczenie, fajna zabawa. Ale też właśnie w tym domu muzyki mieliśmy kontakt z takimi różnymi interaktywnymi zabawkami, jak na przykład po raz pierwszy w życiu miałam okazję wtedy zadyrygować wirtualną orkiestrą symfoniczną i naprawdę uwierzcie mi, że to było świetne doświadczenie, bo ta orkiestra faktycznie reagowała na moje gesty, czyli jeżeli ja miałam duże gesty, to dźwięk był głośniejszy, jak zmniejszałam gesty, to dźwięk był cichszy, jak przyspieszałam gesty, to przyspieszała również orkiestra, więc naprawdę fantastyczne doświadczenie, tam później oczywiście jeszcze wielu chórzystów też się pobawiło z tym dyrygowaniem orkiestrą symfoniczną i do dzisiaj to wspominam jako bardzo fajne doświadczenie, fajną zabawę. I tych elementów tego domu muzyki było mnóstwo, ja nie będę oczywiście tutaj opowiadać wszystkiego, zachęcam jeszcze raz do zwiedzenia tego miejsca. No i koniecznie na koniec zwiedzania polecam sklep tam na miejscu, bo słuchajcie, wszystko w tym sklepie było muzyczne. Wszędzie były nutki, klucze wiolinowe, pięciolinie, oczywiście podobizna Mozarta. Naprawdę w ogóle nie chciałam stamtąd wyjść. No i oczywiście troszkę wszyscy tam wydaliśmy kasy na te gadżety, ale naprawdę super miejsce, polecam. Polecam bardzo, bardzo szczerze, żeby to zobaczyć. Stamtąd wróciliśmy oczywiście do hotelu. Hotel bardzo fajny, gdzie warunki jako takie były naprawdę bardzo sympatyczne, aczkolwiek pamiętamy ten hotel jeszcze z takiej negatywnej strony, ponieważ był bardzo... Jakby to powiedzieć, taki rygorystyczny. To znaczy, już na samym początku, jak tylko przyjechaliśmy, musiałam zapłacić bodajże 800 euro takiego depozytu, że jeśli cokolwiek tam zostanie zniszczone, to z depozytu zostanie to odliczone. I to jeszcze oczywiście rozumiem. Natomiast nie rozumiałam, dlaczego byłam ciągle straszona tym, że nie dostanę depozytu z powrotem, jeśli dzieci będą głośno. Starsi chórzyści nie mają z tym problemu, żeby być zdyscyplinowani, natomiast młodsze dzieci faktycznie czasami może gdzieś tam, nie wiem, przebiegły korytarzem, czy coś głośniej powiedziały, czy sobie zaśpiewały i ja natychmiast miałam telefon, że jesteśmy za głośno i że jeżeli ja tego nie opanuję, to depozytu z powrotem nie dostanę. Taka właśnie wizja braku zwrotu depozytu mocno nade mną ciążyła. Także nie do końca, gdyby hotel był dostosowany do grup dziecięco-młodzieżowych, to na pewno. Pamiętam, że następnego dnia mieliśmy koncert w takim bardzo charakterystycznym budynku, który dzisiaj, z tego co kojarzę, to jest dzisiaj obecnie Konserwatorium Muzyki i Sztuk Teatralnych, tak się to chyba nazywa. Jest to XIX-wieczny budynek z takim bardzo pięknym wnętrzem. Na zewnątrz, szczerze mówiąc, jakoś niekoniecznie zachęcał do wejścia, ale jak już weszliśmy do środka, to ta sala była niesamowita, przepiękna. Zresztą, jak sobie wejdziecie w opis do mojego vloga, tam będzie link do filmu Chór Akademos podbija Wiedeń i tam będziecie mogli sobie zobaczyć niektóre właśnie z tych rzeczy, o których mówię. Między innymi oczywiście będziecie mogli zobaczyć też salę, w której wystąpiliśmy. Bardzo fajna atmosfera koncertu, byliśmy bardzo ciepło przyjęci, bardzo fajnie wspominamy ten występ. I następnego dnia mieliśmy występ w takim bardzo starym, XIV-wiecznym kościele. To był kościół braci mniejszych, to się nazywało kościół minorytów. Z XIV wieku był ten kościół, taki bardzo surowy, bardzo kamienny, o tak bym go nazwała. I powiem Wam szczerze, że atmosfera tego kościoła udzieliła się nam również w śpiewaniu. Bo pamiętam, że śpiewaliśmy wtedy Alleluja, które jakby samo w sobie jest o pozytywnym przesłaniu, samo słowo Alleluja jest przecież słowem pozytywnym. Natomiast my wtedy wykonaliśmy ten utwór tak jakoś dziwnie mrocznie, tak inaczej. Zrozumiałam wtedy, że faktycznie przestrzeń, w której śpiewamy, potrafi
wpłynąć na to, jak śpiewamy. Atmosfera tego miejsca wpłynęła na to, jak my wykonaliśmy ten utwór. Bardzo, bardzo dziwnie, bardzo tak nietypowo, ale w takim charakterystycznym dla tego miejsca uroku. No i oczywiście akustyka tego miejsca była przepiękna. Bardzo fajnie się śpiewało pod względem akustycznym. Pamiętam, że wtedy właśnie w tym kościele też mieliśmy taki niefajny przypadek, bo omdlała nam jedna z dziewcząt, jedna z altówek. Na szczęście na miejscu mieliśmy rodziców jednej z chórzystki, którzy są lekarzami, więc pomoc była na najwyższym poziomie, błyskawiczna, co dla mnie jako dyrygenta oczywiście jest zawsze bezcenne, kiedy wiem, że moją chórzystką czy moim chórzystą zajmuje się ktoś, kto potrafi mu pomóc na najwyższym poziomie. W ogóle jeśli chodzi o omdlenia, to jest w ogóle oddzielny temat. Troszkę więcej o tym powiem, kiedy będę mieć vloga o Norwegii, ale to jest taka zawsze bardzo nieprzyjemna chwila dla nas dyrygentów, kiedy no, w trakcie dyrygowania coś się dzieje i nie zawsze możemy sobie na to pozwolić, żeby przerwać utwór. Ale wtedy po prostu miałam ten komfort, że zajęli się właśnie doskonale rodzice innej chórzystki. Jeśli chodzi o ten dzień właśnie, w którym mieliśmy koncert w kościele, to jeszcze wieczorem postanowiliśmy sobie troszkę pospacerować po Wiedniu. Ci z Was, którzy oglądali poprzednie vlogi, już wiecie, że uwielbiamy spacery wieczorami po miastach, do których jeździmy. Więc tym razem również udaliśmy się na taki wieczorny spacer po Wiedniu, gdzie mogliśmy sobie obejrzeć na przykład cudownie oświetloną operę wiedeńską. I pamiętam, że wtedy też takim głównym chyba nawet punktem tego spaceru było znalezienie takiej kafejki, w którym dziewczyny mogłyby sobie kupić torcik Zahera. Niektórzy z Was być może wiedzą, niektórzy nie, że Wiedeń słynie oczywiście z tortów Zahera. Szczerze mówiąc, nie wiem, dla mnie, ja nie jestem generalnie zwolenniczką ciast, a już na pewno nie tortów. Ale może faktycznie jakiś był wyjątkowy smak tego tortu, no nie wiem, w każdym razie na pewno za taką cenę musiał smakować, o, tak powiem, bo cena była dość wysoka jak na kawałek tortu, no ale zostało odhaczone, torcik Zahera został zjedzony, więc jest okej. Pamiętam też, że następnego dnia mieliśmy wspaniały dzień, bo mieliśmy bardzo długi taki czas spędzony w domu morza w Wiedniu. Fantastyczne miejsce, również polecam każdemu, zwłaszcza jeśli ma się dzieci. Wszystkie chyba możliwe gatunki ryb, od tych najmniejszych do naprawdę całkiem dużych, jakieś tam meduzy i tak dalej, to wszystko było pięknie pokazane, ale też oprócz tego, nie wiem dlaczego w domu morza to było, ale było, jak gdyby taka trochę dżungla w mieście, gdzie były wokół nas małpki, takie chodzące sobie swobodnie, latające ptaki, a my na jakichś takich pomostach wiszących, fajnie, bardzo fajnie to miejsce jest zrobione, także polecam. I pamiętam, że tego dnia wracaliśmy już do hotelu, i gdzieś po drodze pojawił się taki pomysł, że byłoby super, gdybyśmy mogli jeszcze podjechać i zobaczyć panoramę. No było już dość późno, na tyle późno, że już zapadał zmrok, więc zrezygnowaliśmy z tego pomysłu. No ale wróciłam do pokoju, myślę sobie, kurczę, a może jednak dałoby się coś z tym zrobić. I pamiętam, że poszłam do panów kierowców z takim pytaniem, czy moglibyśmy jeszcze podjechać w jedno miejsce. Nie musieli się zgodzić, bo nie było to w planie, nie było to również objęte jak gdyby naszymi finansowymi planami. Tym bardziej, że ci z Was, którzy oglądali vloga z Rzymu, wiedzą, że miałam traumatyczne przeżycia, jeśli chodzi o kontakt z panami kierowcami, ale tym razem było inaczej i panowie mówią, ok, nie ma sprawy, pojedziemy. Więc szybko się zwinęliśmy, dosłownie w 5 minut cały chór był w pełni gotowości do wyjścia i podjechaliśmy właśnie na to wzgórze. To było wzgórze zwane Łysą Górą.
wzgórze, z którego cudownie jest widok na panoramę Wiednia. I jest to również takie historyczne miejsce, bo z tego właśnie wzgórza Jan III Sobieski dowodził zwycięską bitwą z Turkami o Wiedeń. Tam oczywiście na tym wzgórzu no, nie mogliśmy nie zaśpiewać, więc sobie zaśpiewaliśmy, porobiliśmy sobie kilka fajnych zdjęć, chociaż nocą zdjęcia nie wychodzą jakoś tak pięknie i nigdy nie oddają tego, co jest na żywo, ale faktycznie to miejsce na pewno zapamiętamy jako bardzo, bardzo fajne, ciekawe. A jeszcze dostaliśmy taki bonus, wracając stamtąd, bo poboczem szła sobie rodzina dzików i mogliśmy jeszcze sobie nocą poobserwować spacerujące dziki gdzieś tam poboczem. Moi kochani, tutaj też chciałabym nadmienić, że był to nasz właśnie pierwszy wyjazd z firmą, z którą współpracujemy już od tamtej pory co roku, a czasami dwa razy w roku, jeśli mamy wyjazdy zagraniczne dwa razy w roku. Oczywiście nie tylko dlatego, że wtedy panowie nam tak fajnie od razu poszli na rękę i jak gdyby dostosowali się do naszej prośby, ale po prostu pod każdym względem te wyjazdy, które są organizowane przez tą firmę, stoją na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że tutaj nic się nie wydarzy złego, jeśli powiem, że jest to Impex Trans, Intertour z Lublina i polecam tę firmę bardzo serdecznie. Moi kochani, to by było na tyle, jeśli chodzi o Wiedeń. Następny wyjazd, który będę Wam opowiadać, będzie również cudowny i fantastyczny. Niektórzy chórzyści twierdzą, że najlepszy, czyli był to wyjazd do Norwegii. I już dziś nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła podzielić się z Wami swoimi wspomnieniami z tamtego wyjazdu, bo tam było tak fantastycznie, tyle cudownych, ale to już wszystko za tydzień. Kochani, dzisiaj to wszystko, bardzo dziękuję. Pamiętajcie o tym, żeby sobie wejść później w linka w opisie i zobaczyć filmik Chór Akademos podbija Wiedeń. A na dzisiaj już to wszystko. Mocno Was ściskam i pozdrawiam.